Jak skutecznie pozycjonować sklepy internetowy, od czego zacząć? Czy robić to samodzielnie? Czy zlecić to agencji? Jeśli samodzielnie, to na co zwrócić uwagę, czy taki Jan Kowalski jest w stanie samodzielnie nauczyć się, pozycjonować skutecznie sklepy teretowe, a jeśli wybierze agencję, to na co zwrócić właśnie uwagę wybierając, jak weryfikować pracę takiej agencji, ile to kosztuje, ile to trwa? Na ten temat porozmawiam dzisiaj właśnie ze specjalistą SEO, Dawidem, z agencji Top Online, która od ponad pięciu lat zajmuje się Pozycjonowaniem, właśnie głównie pozycjonowaniem sklepów internetowych. Cześć Dawid. Cześć, witam się. Dawid, moi widzowie to są głównie osoby początkujące, które stworzyły sklepy internetowe, głównie na właśnie na WooCommerce. Ty wiem, że w swoim portfolio masz kilkaset sklepów internetowych, które pozycjonujesz. Powiedz, jaką część właśnie w tym portfolio zajmują sklepy na WordPress, na, na WooCommerce? Ie. I czy są łatwiejsze, trudniejsze do pozycjonowania, bardziej awaryjne z Twojego punktu widzenia, bo wiem, że też śledzicie tak awaryjność takich sklepów? żeby to wszystko na bieżąco było, działało, tak? Bo to też ma właśnie wpływ na pozycjonowanie. Jeżeli chodzi o procentowy udział WooCommerce czy, czy WordPressa, tak dokładnie nie jestem w stanie tego określić, ale myślę, że to jest około 20%. Także całkiem nieźle, bo my obsługujemy około 300, chyba 30 w tej chwili firm. No to łatwo sobie powiedzieć, że to jest powiedzmy, nie wiem, około 60 serwisów na, na WordPressie czy też na, na WooCommerce. I z naszej perspektywy, jak najbardziej jest ok, tak? Tutaj nie widzimy żadnych przeciwwskazań do, do SEO. Co więcej, raczej jeżeli widzimy, że ktoś przychodzi i jest na, na WordPressie, to ok, nie będzie problemów, tak, możemy, możemy działać. Także jeżeli ktoś z Was właśnie chciałby rozpocząć przygodę z SEO, to WooCommerce czy, 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 czy sam WordPress jest jak najbardziej ok. Tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań. A powiedz, David, może zacznijmy od początku, czym właściwie jest pozycjonowanie, bo y, ja często to właśnie widzę. Tutaj są głównie osoby początkujące, które właśnie na, na, ten, na tej fali tego hypu na, na e-commerce, na zakładanie sklepów, na przenoszenie swoich biznesów do sieci, nie, niesłusznie wrzucają do tego worka pozycjonowanie w zasadzie wszystkie zabiegi marketingowe online, tak? czyli social media, płatne reklamy na Facebooku czy w Google Ads. Y, a powiedz, czym właśnie dokładnie jest, y, a czym nie jest pozycjonowanie SEO? No właśnie. No właśnie, pozycjonowanie nie jest kampanią reklamową. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Pozycjonowanie jest budową wartości twojego sklepu internetowego czy też strony internetowej w naturalnych wynikach wyszukiwania, tak? Czyli masz sobie swój sklep internetowy czy stronę i chcąc, żeby Google pokazywał Cię bardzo wysoko, Ty musisz wypracować wartość. Tej wartości nie da się kupić. W związku z tym niestety musisz być gotowy na to, że to potrwa. Tak? Ty na ostatnim wideo u Marcina Osmana mówiłeś, jak wiele trudu trzeba włożyć w zasadzie we wszystko, co, co, co jest wartościowe. I tak samo jest z SEO. Tutaj nie ma drogi na skróty. Niestety trzeba bardzo mocno się do tego przyłożyć. I być gotowym na to, że to będzie trwało bardzo, bardzo długo. Ja powiem ci jako przykład, że jeden z moich sklepów, który już sprzedałem ze wspólnikiem, to był sklep ze skarpetkami. On miał tylko w ofercie kolorowe skarpetki i no, działając naprawdę na bardzo wysokim poziomie, no bo jesteśmy właścicielami agencji SEO, czyli robiliśmy to od A do Z naprawdę jak książka nakazuje, nam zajęło około 13-14 miesięcy dojście do takiego etapu, gdzie stwierdziliśmy, OK, to jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Więc popatrz, jak długi to jest czas i jak długi to jest horyzont, prawda? Aha. Większość właścicieli sklepów, nawet nie myśli w takich ramach czasowych. Raczej to jest tak, że zakładamy sobie sklep internetowy i oczekujemy natychmiastowej gratyfikacji, czyli odpalę sobie jakąś kampanię, coś podziałam i te zamówienia się pojawią. Niestety najczęściej tak, tak nie jest. I no właśnie, wtedy, kiedy tak nie jest, no to działając pod presją, często właściciele sklepów, prawda, szukają na szybcika jakichś rozwiązań. I to, to nie jest dobra droga, tak? To nie jest dobra droga, bo działając pod presją czasu, czy to będziesz chciał robić SEO, czy jakiekolwiek acy i tak dalej, najprawdopodobniej umoczysz i no, nie, nie szedłbym tą drogą. Natomiast no, chcąc działać SEO, trzeba nastawić się na bardzo, bardzo długą, falową perspektywę. I to, co bym dodał jeszcze na sam koniec tego wątku, to to, że. Większość klientów nie osiąga efektów w SEO nie dlatego, że to jest trudne, bo to da się nauczyć, jak wszystkiego innego. To nie są jakieś mega skomplikowane rzeczy. Wystarczy trochę poświęcić czasu, wyedukować się i, i naprawdę każdy z nas jest to w stanie ogarnąć. Natomiast problemem jest to, że jest to mega nudne, powtarzalne, żmudne, czasochłonne. I, i, I przez to, że ten efekt jest bardzo mocno odsunięty w czasie, większość ludzi nie dociera do tego momentu. tak? Czyli zaczynają, coś porobią, okej, okay, nie ma efektu, no trudno, idę, coś innego robię i no, tak przeważnie się kończy, kończy ta przygoda, kiedy, kiedy robimy to samodzielnie. Natomiast ja byłbym daleki od takiego poglądu, który jest często lansowany, że SEO jest mega skomplikowane, że jest bardzo trudne i że nie da się tego zrobić samodzielnie. Moim, danie, moim zdaniem jak najbardziej się da i znam też wiele przykładów osób, które jak najbardziej osiągały sukcesy. Zresztą nawet u Ciebie widziałem kurs yy, na, na stronce, więc, więc myślę, że jesteś też w tym obozie, że tak powiem, który uważa, że jak najbardziej da się, yy, da się ogarnąć ten temat yy, w pojedynkę. Tak, zgadza się. Yy, tylko widzisz, właśnie to, Mamy takie właśnie tutaj dwa aspekty. Pierwszy to przede wszystkim takie nastawienie mentalne, że ludzie no, nastawiają się na szybką właśnie gratyfikację. Albo po prostu tak. też z niewiedzy, że nie wiedzą, że to właśnie może potrwać. Tak? ty, który tutaj siedzisz w tym już od lat, powiedziałeś, że zajęło ci to kilkanaście miesięcy ponad, ponad rok, żeby były, żeby były efekty, a druga sprawa to właśnie po prostu nie wiedza ludzi. Bo zobacz, tak jak początkująca osoba zakłada sklep internetowy, to moim zdaniem w jej głowie na podstawie tego, co widzi w internecie, w reklamach, że to jest wszystko takie, wiesz, proste, wystarczy przenieść interes do, do internetu i odpadają Ci koszty lokalu, najmu pracowników i po prostu w jednym kliknięciem masz dostęp do 5 miliardów ludzi, tak, z dostępem do internetu. I w ich głowach, głowach 80-90% to jest zbudowanie sklepu, co jest proste, tak, no nie oszukujmy się, a oni myślą, że to, te, te, wiesz, 10-20 to coś tam, wiesz, coś tam dorzucę do pieca na Facebooku, yy, Ktoś tam pomoże, bo znajomy ma znajomego. Natomiast te proporcje to moim zdaniem są odwrotne, tak? Założenie sklepu to, to tak naprawdę jesteś pod górą, a prawdziwa Dokładnie. właśnie wspinaczka to jest to jest, to jest to jest dopiero, tak? Właśnie pozycjonowanie, też żmudna, żmudna praca, tak? Czyli co, powiedzmy, jestem takim janem kowalskim, mam te 100 produktów na stronie, mam ten sklep. I powiedz tak na początku, od czego ja mam zacząć? Czy od razu iść do agencji, czy jednak może spróbować samemu? E, tworzyć. Czy po prostu taka osoba no, statystyczna, dajmy na to, tak, e, ogarnięta w przeglądarce internetowej, e, w aplikacjach e, na średnio zaawansowanym poziomie, jest w stanie samodzielnie sobie e, taki sklep wypozycjonować. Tak, tak jak mówiłem, jest w stanie, tyle tylko, że musimy wziąć jeszcze pod uwagę jeden aspekt, że będąc na początku swojej drogi biznesowej, zakładam, że mało kto ma duży budżet na to, żeby to zlecić. Ja co do zasady jestem zwolennikiem outsourcingu tego, co się da wyoutsourcować. Bardzo długo się tego uczyliśmy u nas w firmie, ale jak już udało nam się, że tak powiem, przełamać. W głowie tą barierę, że to mhm. nie jest tak, że tylko ja samodzielnie wszystko zrobię idealnie, są też ludzie, którzy zrobią to co najmniej tak samo dobrze, a często nawet lepiej ode mnie. To zaczęliśmy mega mocno przyspieszać, i tak samo tutaj widzę to w SEO, że dobrze jest to zlecić na zewnątrz, ale nie jest to konieczne. Ty, będąc jako młody przedsiębiorca, jak ktoś, kto zakłada dopiero sobie sklep internetowy, on raczej nie będzie miał wyjścia i będzie musiał samodzielnie się tym zająć, bo po prostu nie będzie miał budżetu na to, tak i, i, i musimy, być tego, musimy być tego świadomi. Więc w zasadzie. Moim zdaniem opcja zlecenia na samym początku raczej, raczej odpada. Tutaj jeszcze dochodzi taki aspekt, że od razu chcę to powiedzieć, że naprawdę należy wystrzegać się bardzo tanich ofert SEO. One są ciągle obecne na rynku już w dużo mniejszym, że tak powiem, natężeniu niż kiedyś, ale to są oferty pewne za 200-300 zł miesięcznie. Nie ma opcji, żeby ktoś w tych pieniądzach zrobił nam dobrą robotę. I jeżeli skusimy się na, na taką ofertę, to najprawdopodobniej niestety po kilku miesiącach spotka nas zawód w postaci wydanych pieniążków i, i, i no w zasadzie zerowego, zerowego efektu. Także myślę, że powinniśmy się mentalnie nastawić na to, żeby, żeby zacząć działać. No i tak, od czego zacząć działać samodzielnie? Pierwsze, co to, to edukacja. Ona zawsze jest jakby kluczowa, tak? Czyli nie zaczynajmy działać na hura, bo przeczytałem jeden artykuł, tylko poczytajmy w różnych źródłach o tym SEO, jak to robić, jak to poukładać. Nie wiem, nawet na kartce zrobimy sobie taki prosty plan, jakbym to widział, tak? Co co bym chciał po kolei robić? I później, jak już będziemy chociaż trochę wiedzieli, na czym to polega, to ja mimo wszystko właśnie wykupimy sobie jakiś kurs, który poukładałby mi tą wiedzę. Z doświadczenia wiem, że czasem naprawdę lepiej zastanowić się chwilę, zwolnić troszeczkę, ale ułożyć sobie jakiś plan i później według niego działać, niż działać właśnie na hura po to, żeby popełniać błąd za błędem i, i stwierdzić, a to nie działa, rzucam to i, i mam to gdzieś. Jak już będziemy mieć ten plan, no to takie podstawowe rzeczy, o których ja bym zadbał, coś co może nie jest popularne, o tym o tym sterowcy raczej nie mówią, ale. Jak często widzisz strony internetowe swoich klientów, które wypuszczasz, na przykład tworzysz im i po roku czasu zaglądasz, a ona jest identyczna. Nic się tam nie zmieniło. Zdarza się to? Zdarza się, prawda? Tak, Czyli tak, tak. dokładnie. Klienci otwierają sobie sklep, otwierają sobie stronę i nic, na tym, nic tam nie robią, tak? Trzeba zadbać o taką jakby higienę tej, tej strony internetowej, tego czy swojego sklepu internetowego. Co tu, co tu mam na myśli? Jeżeli ty nic na tej stronie nie zmieniasz, nie aktualizujesz jej, no to Google też to widzi i to nie będzie, nie będzie dobre rozwiązanie. Warto gdzieś tam jakoś aktualizować tą stronę, dbać o nią po prostu, tak? dodawać jakieś nowe rzeczy. Wtedy my pokazujemy Google'owi, hej, ta strona żyje, ja o nią dbam, ja ją rozwijam. To też jest czynnik, który wpływa pozytywnie na, na efekty pozycjonowania. Często widzę, właśnie tutaj w przypadku WordPressa zdarza się to naprawdę często, że użytkownicy, właściciele instalują masę wtyczek przeróżnych, czy to do SEO, czy to do przeróżnych innych rzeczy, z czego w zasadzie z żadnych nie korzystają. To też nie ma za bardzo sensu, no bo jedyne co te wtyczki wtedy robią, to zwalniają działanie tego serwisu, które co nam negatywnie wpływa po prostu na, na pozycję w wynikach wyszukiwania. Więc Mogę się przerwać, tak, tutaj... mm -hmm. zanim myśl ucieknie, yy, bo to są właśnie takie zdania podzielone. Czy rzeczywiście szybkość czytywania się ma duży wpływ na, na pozycję? Ciężko określić, czy duży, bo wiesz, to zależy od tego, yy, w którym obozie, że tak jesteś, yy, że tak powiem, w którym obozie jesteś ekspertem yy, ekspertów SEO. Tak, i widzisz, yy, niektórzy twierdzą, że ma bardzo duży wpływ, niektórzy, że mały, ale jednak dominuje pogląd, że na pewno jakiś tam wpływ to ma. I ja zdecydowanie zalecam, żeby po prostu zachować ten zdrowy rozsądek. Oczywiście, jeżeli korzystasz z jakichś wtyczek i one ci realnie pomagają w nie wiem, rozwoju swojego sklepu internetowego czy strony internetowej, to korzystaj. Ale jeżeli masz tam zainstalowane nie wiem, 30 wtyczek, z czego realnie korzystasz z dwóch, no to ta cała reszta nie ma sensu. Tak? Po, po, co to, po co one tam mają być. Więc, więc to są takie absolutnie podstawowe rzeczy, od których bym zaczął. Co jest później? Później jest content, tak? czyli, czyli treść. Wszyscy o tym wiemy, czy, to, czy ktoś, kto się interesuje SEO, lub ktoś, kto się nie interesuje SEO, raczej wie o tym, że no, treść jest bardzo ważna dla Google, najważniejsza i trzeba jej produkować dużo. No powiem no właśnie. Ci właśnie z tą świadomością, to też tak nie do końca. Dużo osób no, raczej... Robi... No właśnie nie. Myślę, że wystarczy zrobić ten sklep, zoptymalizować stronę główną sklepu i cześć. A to, to wiesz, treści. Do nas jak przychodzą już. skażeni, bo w tym siedzimy. Natomiast taki kalkowalny. Może, tak być. Tak, może standardowy, tak być. on nie wie. Na niego wiesz. Do na... No no. Do nas, jak przychodzą klienci, to raczej już są na tym etapie, że nie mają efektów, więc coś poczytali i już to wiedzą, że popełnili jakieś błędy i na przykład właśnie nie, wiem, nie, nie prowadzili bloga, nie, nie, nie zadbali o treści i przychodzą już mając chociaż podstawowe pojęcie, bo zrobili research po prostu przed, przed tym, jak się skontaktowali, to pewnie wynika z tego, że jeżeli kontaktujesz się z jakąś firmą, to chcesz wiedzieć, co ona ci w ogóle zaoferuje, więc coś musisz poczytać. Faktycznie, jeżeli ktoś zakłada sam sklep internetowy, czyli na przykład, nie wiem, na dropshippingu i podpina jakieś sobie hurtownie, to może być na takim etapie, gdzie nie ma pojęcia o tym, że treść jest bardzo istotna. Co więcej, on... Yy, Pobierając produkty, pewnie zaimportuje również opisy produktów z hurtowni. Jeden do jednego. Co będzie, tak, co będzie bardzo, bardzo dużym błędem, <grych> tego nie robimy. Tutaj drodzy widzowie, musimy uczulić, że jest taki mechanizm, się nazywa Duplicate Content, czyli Google bardzo nie lubi, jeżeli kopiujemy od kogoś treść, tak? Czyli jeżeli mamy jakoś hurtownię producenta, od którego bierzemy produkty, to. Absolutnie nie kopiujemy opisu. Ten opis możemy zrobić bardzo podobny, możemy go przerobić, ale nie możemy go skopiować. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że jakiś sens z perspektywy Google ma pokazywanie 30 strony, czy tam 30 sklepu, który ma dokładnie ten sam produkt, w dokładnie tej samej cenie, z dokładnie tym samym opisem. To, to nie ma sensu, tak? to jest takie trochę zaśmiecanie internetu, i dlatego y, musimy, musimy jakby y, podziałać tutaj z tymi, z tymi opisami. No i z, tutaj znowu pojawia się kolejny problem, no bo sobie pomyślisz, mówiłeś, mam 100 produktów, to co, mam zrobić 100 opisów? No właśnie. No niestety. To jest no, niestety. jedno z najczęstszych pytań, tak. No ale jak to? Przecież ja mam e, tych skarpet e, 50. I co? Do, każdej, do, każdej, do każdego produktu mam robić oddzielny opis? Wiesz, oni kopiują nie dość, że opisy też kopiują zdjęcia, tak. Nawet nie zmieniają nas w tych zdjęciach, alternatywnych tekstów. Więc, więc jak to ma być, jak to ma być po prostu wysoko? No ale właśnie tknąłeś tego, tego tematu opisów produktów. Czy właśnie wybierając agencję, to kto się zajmuje tymi opisami? Czy to już bierze na siebie to właśnie agencja, czy, czy bierze to na siebie właściciel? Tutaj różnie bywa. Zależy pewnie do jakiej agencji się zgłosisz i zależy z jakiego zakresu usług skorzystasz. My generalnie preferujemy, żeby zajął się tym właściciel. Dlaczego? Dlatego, że właściciel zna dobrze swój produkt, tak? W sensie takim, że jego świadomość na temat danego produktu czy usługi, którą oferuje, jest dużo większa niż copywritera, który, tw który tworzy opisy. I musimy pamiętać, że my znowu musimy gdzieś tam zachować ten taki zdrowy rozsądek. My nie możemy tworzyć opisów stricte pod Google'a tylko i wyłącznie, tak? Czyli nie możemy zrobić tak, że SEO nam wiedzie za mocno i będziemy stricte pod, pod wyszukiwarkę tworzyć, tworzyć opis. On musi jednak być też stworzony jakoś marketingowo sensownie, no A, bo Ale jednak... też musi być stworzony pod SEO, bo tak jak on Ci napisze ścianę, on Ci napisze ciurkiem o tych skarpetkach i tam nie będzie żadnego, no wiesz, nagłówka, nagłówka. H2, H3 to powiesz mu, to... Tak, on nawet nie będzie wiedział, co to jest, ale możliwe, że nawet nie potrzebuje wiedzieć, co to jest, bo po to zazwyczaj zatrudnia agencję SEO. Natomiast u nas wygląda to najczęściej tak, że jeżeli jest jakiś sobie właściciel, to on najczęściej deleguje do jakiegoś pracownika, który ma styczność z danym produktem czy usługą, czyli jest w stanie merytorycznie o nim napisać. Plus my jesteśmy w stanie nauczyć go bardzo szybko dosyć, jak, jak zrobić, żeby te opisy również były pod SEO e, użyteczne. I my się tym nie zajmujemy, bo gdybyśmy. Znaczy, zazwyczaj się tym nie zajmujemy. Są jakieś tam wyjątkowe sytuacje, jeżeli ktoś ma bardzo um, duży pakiet dedykowany, nazwijmy to, to faktycznie um, gdzieś tam możemy w tym pomóc, ale to jest trochę z naszej perspektywy. Um, Mniejszego kalibru problem niż to, co nas czeka, bo jest dużo innych kwestii, o które my musimy zadbać. A mówię z doświadczenia, wiemy, że właściciele sklepów doskonale sobie z tym poradzą, szczególnie, że ktoś ma pracownika, który, który będzie w stanie to na siebie wziąć. I on po krótkim przeszkoleniu to naprawdę nie trwa dłużej niż kilka tygodni, w sensie nie całe szkolenie, tylko na tej zasadzie, że my robimy jakąś instrukcję, prawda? Ten, ten pracownik wysyła taki opis, który przygotował. My mówimy zadbaj o to, o to, o to, o to, czyli na właśnie nagłówek, zadbaj o to, żeby tam powtarzały się słowa kluczowe i to będzie, to będzie działać. On po trzech, czterech takich powiedzmy, próbach już wie, o co w tym wszystkim chodzi i w zasadzie samodzielnie już sobie może, może z tym radzić. Natomiast tak jak powiedziałem, co do zasady, to nie da się tak jeden do jednego odpowiedzieć. Czy lepiej to zlecić agencji, czy, czy lepiej to robić samodzielnie? Wiesz, so, są klienci, którzy mówią: W zasadzie większość klientów mówi, że ja działam w specyficznej branży, wy nie będziecie w stanie tego napisać. No, wiadomo, każdy tak mówi. Mamy klienta, który, znaczy mieliśmy, nie wiem czy on dalej jest naszym klientem, ale on produkuje części zamienne do silników lotniczych. Naprawdę mega skomplikowana rzecz, i on nie miał problemu z tym, żebyśmy tworzyli te treści. Więc jeżeli dla takiej, dla takiej specyficznej branży się to udało, no to naprawdę dla butów odzieży ciuchów, mhm. a, aparatów czy, czy komputerów też, też na pewno y, większość agencji SEO, czyli copywriterzy, czy copywriterzy na, na 100% też dadzą, dadzą radę. Także te treści są kluczowe, tylko pamiętajmy, my mówimy cały czas o opisach produktów, a są też opisy kategorii. A w przypadku zwykłych stron, takich usługowych, czy tam film produkcyjnych, które mają zwykłe strony internetowe, to są też te treści na, na podstronach, prawda? Tam też ta treść musi być odpowiednio zoptymalizowana. No i dobrze by było, żeby była możliwie rozbudowana, tak? Czyli żeby nie było tak, że wchodzimy na zakładkę, nie wiem, usługi, a tam jest dosłownie cztery zdania. Bo, bo co to Google'owi powie, no, no, no niewiele. A więc więc musimy też pamiętać o tym, że jeżeli mamy sobie jakiś, jakąś stronę internetową, no to w zasadzie na każdym poziomie trzeba o ten kontent zadbać. A w przypadku sklepu internetowego, to w pierwszej kolejności zająłbym się opisami kategorii. One są jednak trochę wyżej w hierarchii niż opisy produktów. Tego więc jeżeli przykładowo, nie Tak, większość tego nie robi. Tutaj częstym argumentem, który pada, jest to, że. No jak ja tam wstawię ten opis, to mi się produkty obniżą i, i to będzie wszystko wyglądało. Czyli względem takiej usability, tak, użyteczności. I zawsze odpowiadamy na to, że przecież bez problemu można wyświetlić ten opis pod produktami. To nic nie szkodzi, a nie będzie, w ogóle, nie będzie w ogóle przeszkadzało użytkownikom, a Google sobie bardzo ładnie, robot Google sobie bardzo ładnie czyta ten opis i niech on będzie naprawdę długi, precyzyjny, tak, aby Google wiedziało, co w danej kategorii się znajduje, i na jakie frazy ma ciebie pokazywać w wynikach wyszukiwania. Także, jeżeli mamy taki sklep, jak powiedziałeś, 100 produktów czy, czy więcej, to w pierwszej kolejności zadbajmy o opisy, ale raczej kategorii. I tutaj na przykład firma SEO, taka jak my, już dużo pomaga, ponieważ one są naszym zdaniem ważniejsze w związku z tym, my, żeby możliwie skrócić czas oczekiwania na efekty, zajmujemy się w tym w pierwszej kolejności, a właściciel sobie wtedy właśnie jakby działa z opisami produktów. Tak, ja tylko jeszcze właśnie wspomnę, że wchodząc w cockpit WordPressa, właśnie w zakładce WooCommerce mamy taką zakładkę kategorię, wystarczy tam kliknąć i dodać po prostu właśnie opis. Im dłuższy oczywiście, tym lepszy warto właśnie w tym opisie kategorii zawierać oczywiście frazy kluczowe. A powiedz właśnie sama nazwa kategorii też dobrze, żeby zawierała te frazy. Zdecydowanie, nawet bym powiedział więcej, że nazwa kategorii powinna być frazą po prostu. Jasne. Czyli jeżeli masz, nie wiem, ja miałem sklep na przykład z Donicami Ogrodowymi, oprócz tamtego ze skarpetkami, tak? On też już został sprzedany, więc mogę swobodnie tym mówić. Tam zastosowaliśmy coś takiego, że zamiast bić się na te takie frazy bardzo, bardzo ogólne, typu Donica Ogrodowa, tak, gdzie rywalizujemy nie wiem, z Leroy Merlin, z jakimś Obi i tak dalej, to stwierdziliśmy, że trzeba poszukać, jakie słowa kluczowe mogłyby nas interesować, które niekoniecznie są tak oblegane. Tak? Czyli szukajmy słów, które są wyszukiwane, ale konkurencja nie jest aż tak gigantyczna, w związku z czym mamy potencjalnie. Dużo większą szansę, że w krótszym czasie wypozycjonujemy to, ten nasz step na te słowa kluczowe. I my zaczęliśmy kminić i okazało się, że znaleźliśmy e, słowa kluczowe takie jak na przykład e, donice do restauracji, donice do firm, donice do biura, e, donice do ogródka piwnego, e, donice do hoteli. Co się okazało? Okazało się, że one są naprawdę wyszukiwane i to są często w setkach miesięcznie, a praktycznie nie było tam żadnej konkurencji. Mało kto pozycjonował się na te frazy, bo wszyscy oblegali te frazy ogólne. W związku z, co, w związku z tym my zrobiliśmy tak, że rozbudowaliśmy nasz sklep, czyli potworzyliśmy takie kategorie typu właśnie: Donice do ogródka piwnego. Tam zrobiliśmy opis kategorii który zawierał w sobie tą frazę, a następnie przyporządkowaliśmy oczywiście produkty pasujące do tej kategorii. analogicznie zrobiliśmy tak dla tych pozostałych słów kluczowych, co się okazało, że w zasadzie bez linkowania zewnętrznego w bardzo krótkim czasie, tutaj było to chyba około trzech miesięcy, większość tych fraz wskoczyła do topu. Oczywiście nie możemy się przywiązywać tutaj do, do tych trzech miesięcy, bo to. Mm, Wiele czynników na to wpływa, tutaj akurat Jasne. domena była silna, ona miała jakąś historię, ten sklep ogólnie był całkiem nieźle wypozycjonowany, ale chodzi mi o same, samo podejście, że często, by, znaczy bywa tak, że sprawdzamy sobie wyniki, znaczy sprawdzamy sobie ilość wyszukiwań danych słów kluczowych, tak, i logika podpowiada nam, OK, jeżeli fraza X jest ogólna i ma bardzo dużo ilość, ilość wyszukiwań, to ja tam powinienem być. Mhm. Ale czasem e, nie bierzemy jakby pod uwagę tego, te, tej szerszej perspektywy, że może być tak, że będę się pozycjonować na tą frazę ogólną dwa lata i nie będę miał z tego żadnego klienta, to może lepiej odpuścić tą frazę ogólną, e, skupić się na frazach bardziej e, e, tak zwanego długiego ogona, czyli tych właśnie bardziej precyzyjnych. E, co prawda dotrę do mniejszej ilości e, klientów, ale dotrę tam zdecydowanie szybciej. Więc mój zwrot inwestycji w sklep będzie zdecydowanie szybszy. tak? Co więcej, to też działa na psychikę, tak? no bo jeżeli pozycjonujesz coś bardzo długo albo robisz coś ogólnie bardzo długo i nie widzisz tego za bardzo efektów, to, to podłamujesz się, tak? podświetlasz to skrzydła. A jeżeli zaczynasz działać i małymi krokami widzisz pojedyncze efekty, coraz więcej, coraz lepiej, coraz więcej, no to też daje ci to takiego, takiego powera do, do, do działania. Więc ja tutaj sugerowałbym właśnie, żeby naprawdę zastanowić się, czy, czy nie lepiej podejść taką trochę metodą od drugiej strony, że tak powiem, tak, czyli nie pchać się tam do, do, do konkurencji, tam gdzie wszyscy jakby kładą te budżety swoje marketingowe, tylko zastanowić się, jak inaczej to zrobić, tak poszukać po prostu innych słów kluczowych, które nie są tak oblegane i które po prostu dadzą nam wzrost inwestycji dużo, dużo szybciej niż te frazy ogólne. Jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście do tego są narzędzia, bo może się ktoś zastanawiać, Właśnie. gdzie sobie mhm. sprawdzić, nie? Tak. jak to sobie sprawdzać. Są dar... Oczywiście są darmowe narzędzia, są narzędzia płatne. Najpopularniejsze darmowe to jest planer słów kluczowych od Google. A. Po prostu musimy założyć sobie konto w Google Ads, i tam, i tam sobie wejść, tylko tak, ono tak nie do końca jest darmowe, bo z tego, co zauważyłem ostatnio, to jak się nie ma chyba kampanii żadnej odpalonej, to ono pokazuje że Trzeba trochę grosza tylko. zostawić, żeby... Dokładnie, to... więc ono kiedyś było darmowe w 100%, teraz jest tak trochę darmowe, bo, bo, bo chyba tam wymagają, żeby już mieć jakąś kampanię odpaloną. Jeżeli ktoś potrzebuje bardziej precyzyjnych yy, narzędzi, to my korzystamy na przykład z KW Finder. Tak? Yy, ono jest płatne oczywiście, yy, no, myślę, że ten, ten planer od Google na początek w zupełności wystarczy. Więc, więc tam bym sobie sprawdził, te słowa kluczowe ich wyszukiwalność. Jeżeli chcemy pójść trochę krok dalej, no to możemy też sprawdzić, na przykład na jakie słowa które pozycjonuje się konkurencja. I, I w ogóle jaka jest widoczność naszej konkurencji. Tak? W związku z tym warto na przykład sobie skorzystać z takiego narzędzia jak Semstorm albo SENUTO, które właśnie pokażą nam, jaka jest w ogóle nasza widoczność naszego sklepu, czy tam naszej strony internetowej, w porównaniu też w odniesieniu do naszej, naszej konkurencji. No nie jest to konieczne na początku, ale, ale jeżeli ktoś chce, to, to, to może sobie z takiego narzędzia skorzystać i e, gdzieś tam wzbogacić swoją wiedzę. Czyli tak korzysta korzystając, zbierając tak jakby to, co na razie sobie pracowaliśmy tak do kupy, e czy wybierając agencję, czy decydując się na, 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 na pozycjonowanie samemu, na pewno trzeba troszkę wiedzy e przy przysposobić. Trzeba się po prostu uczyć, tak? Między innymi też właśnie dlatego, żeby, za przeproszeniem, nie być, no krótko mówiąc, wydymanym, tak? Bo, bo powiem Ci, dużo osób do mnie pisze, dzwoni takich potłuczonych, gdzie ich dana agencja związała. Umową powiedzmy na, na dwa lata. E, oczywiście telefonów żadnych. E, raporty wysyłają e, niby co miesiąc, ale wiesz, to są raporty na frazy, na które e, pies kulawą e, nie wyszukuje, tak? E, więc naszą uwagę, właśnie tak jak wspomniałeś, powinna zwrócić przede wszystkim też cena. No bo nie oszukujmy się, tak jak powiedziałeś, te 200 zł. E, 200 zł dla mnie dla powiedzmy, mamy taką osobę, która zajmuje się pozycjonowaniem, to jest godzina pracy, tak? Więc. Jeśli płacicie miesiąc, czas, za miesiąc 200 zł, to ta osoba Wam miesięcznie poświęci godzinę, nie więcej. I nie oszukujmy się, Dokładnie. jeśli ktoś poświęci godzinę, no to co on Wam zrobi? Nic nie zrobi, tak? Lepiej właśnie masz. poświęcić samemu tą, 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 tą godzinkę, e, nawet tygodniowo, uzupełnić sobie właśnie produkty opisów, żeby zawierały frazy kluczowe. E, tak jak wspomniałeś, zrobić kategorie, opisać te kategorie długi opis, tak, wzmocniony właśnie frazami kluczowymi, można też właśnie wygrać obrazek wyróżniający do kategorii, bo w WooCommerce jest taka opcja, gdzie też możemy, prawda, ten obrazek zawrzeć, tę frazę kluczową w tekście alternatywnym, w opisie, w tytule. Wspomniałeś też, że właśnie te sklepy przede wszystkim nie żyją, tak, trąciliśmy trochę tutaj, trąciłeś tego bloga, o co chciałbym Ci teraz, teraz zapytać. Bo wiesz, dla większości osób, takich lajków początkujących blog, to kojarzy się z taką, wiesz, piętnastolatką, nie obrażając piętnastolatek, yy, które gdzieś tam sobie wylewają swoje gorzkie żale tej, w tej swojej przestrzeni blogowej, internetowej. Natomiast w moim odczuciu blog to jest taki teraz no, must have, jeśli chcesz skutecznie pozycjonować czy to sklep, czy, czy stronę internetową. I też są te martwe blogi, tak? Bo też zauważ, jest. Masa blogów, gdzie mamy trzy wpisy i koniec. Nie było to, efektów, to właśnie... trzy wpisy, to wiesz, SEO nie działa, agencje to są oszuści i, i, i w ogóle te internety to, to, to nie, babcia miała rację, tak? Dokładnie, dokładnie właśnie tutaj znowu dotknąłeś jakby klu problemu. Ja tylko jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że ta edukacja ona przyda ci się nie tylko wtedy, kiedy robisz to samodzielnie, ale właśnie chociażby do tego, że później wybrać sobie odpowiednią firmę pozycjonującą, pozycjonującą czyli jakby zminimalizować ryzyko złego wyboru. Nie masz... Tak, dokładnie. Nie? I, I lepiej rozumieć usługę. To też jakby pozwala spokojniej podejść do współpracy, bo ty mniej więcej wtedy wiesz, albo nawet bardzo dobrze wiesz, co ta agencja robi, e, dlaczego tak, a nie inaczej i po prostu jesteś bardziej świadomy, więc lepiej Ci się z nimi współpracuje, więc ta edukacja moim zdaniem, ona powinna być zawsze, niezależnie od tego, czy chcesz się samodzielnie pozycjonować, czy, czy też zlecić to agencji. Ja tylko tutaj pozwolę sobie na małą taką reklamkę, że mamy taką grupę na, na, na fejsie, ona się nazywa SEO Samodzielni, bardzo bym Cię prosił, żebyś podlinkował i tam nasi właśnie specjaliści, chłopaki tutaj stricte seo udzielają się, odpowiadają na wszelkie pytania, więc jeżeli ktoś chce uporządkować swoją wiedzę albo w w ogóle zacząć, albo nie wiem, macie właśnie jakieś swoje sklepy stronki i, i macie konkretny problem do rozwiązania, no to to jest najlepsze miejsce, aby uzyskać, aby uzyskać informację zwrotną i czegoś się dowiedzieć. Także zapraszam i teraz zgubiłem wątek, to drugie to było... O tym blogu, o tym blogu blog, ja Okej, okay, dobra, no dobra. Tak, 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 blog, no naturalne siedlisko jakby treści, tak, to jest idealne miejsce do tego, żeby, żeby tam publikować i rzeczywiście no znowu tutaj wracamy do tej wytrwałości. Zazwyczaj po prostu właścicielom sklepów czy, czy stron internetowych braknie tej, tej, tego tego samozaparcia, bo nie widzą na tych gratyfikacji. No i co, no i wtedy te, to jest takie, taka to na widmo trochę. Natomiast, co do zasady, zwróć uwagę, że większość dużych sklepów, wszystkie w zasadzie stopu, wejdź sobie w jakiekolwiek wyniki, na jakiekolwiek frazy, i większość, większość sklepów internetowych, naprawdę nawet tych dużych marek, oni wszyscy prowadzą bloga. No i to nie jest przypadek, tak? Oni prowadzą bloga. Pod jakby, klientów swoich, czyli marketingowo, ale również pod SEO, tak? bo, 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 tak bo tam można tej treści e, dopakować po prostu w nieskończoność. Przecież e, my mamy klientów, e, którzy, którzy mają artykuł, e, im wchodzi na bloga co dwa dni nawet. E, to popatrz, ile to jest kontentu w skali miesiąca czy roku. Naprawdę, to jest, to jest bardzo dużo. Oczywiście to już są bardziej, że tak powiem, zaangażowane firmy. No, ale to pokazuje, jaka, jak, jak można, jaka jest skala. Tak? Ci najwięksi produkują naprawdę bardzo, bardzo dużo tego kontentu, i tutaj znowu wracam też do tego, żeby jednak mieć jakiś na to plan. Bo o ile pięć artykułów, jak sobie piszesz z głowy, to je napiszesz w miarę, poskładasz to jakoś, tak? To będzie miało ręce i nogi, one będą może nawet do ciebie nawiązywać, ale jak będziesz pisał 50 artykuł to już nie będziesz wiedział, a możliwe, że piszesz trzeci raz na ten sam temat. Nie? Więc sugerowałbym, żeby gdzieś tam sobie zrobić jakiś plan. Oczywiście, pisanie na ten sam temat nie jest niczym złym, bo taki recykling treści jest nawet wskazany w centrum tak tematów. Nie? Mhm. Tak, dokładnie. Także to, to, to jest tak najbardziej okej, okay, tylko żeby to nie było tak, że wiesz, że jest totalny chaos, tylko żeby to było jakoś, jakoś za, zaplanowane. Ale tutaj mówię, najważniejsza jest. Najważniejsza jest ta, ta, ta systematyczność. No i starajmy się, żeby te treści po prostu były, były użyteczne dla, dla użytkowników. Zadbajmy o takie podstawowe kwestie, właśnie wzbogaćmy te, te treści, żeby tam nie były o jakieś obrazki, tak? Jakieś zdjęcia, żeby urozmaicić te treści. Żeby nie Jeżeli była ściała, mamy te ściała ściała zdjęcia, dokładnie. dokładnie, bo to wtedy zniechęca, to to, to się jakby optycznie źle wygląda, tak? Jeżeli mamy jakieś obrazki, no to niech te obrazki znowu, niech one będą twoje, tak? Jeżeli robisz zdjęcia, to niech one będą twoje. Opisz, opisz te zdjęcia, zrób atrybut Alt dla, dla, dla Google'a. Jeżeli masz tekst, no to podziel go na, na właśnie na jakieś akapity, zastosuj nagłówki. Jeżeli masz słowa kluczowe, możesz je pogrubić po prostu Dokładnie. postaraj się, zadbać o te takie podstawowe, podstawowe elementy i jeżeli będziesz miał, czy miała wytrwałość, no to, to po jakimś czasie na pewno, na pewno te efekty się pojawią. Tylko właśnie tutaj znowu widzisz, to jest taki częsty, taki częsty, case. może nie błąd, ale właśnie taki przykład case, że dużo ludzi nawet nie wie, jak monitorować swoje efekty. I co to w ogóle są te efekty? No bo mm. przykładowo, jeżeli zaczynasz proces pozycjonowania, masz jakąś tam frazę, i w kilka miesięcy podciągnąłeś tą swoją stronkę z miejsca setnego na pięćdziesiąte, no to masz awans o 50%, ale jeżeli tego nie monitorujesz, to po pierwsze nawet o tym nie wiesz, tak? Po drugie, ten awans o 50%, nawet jeżeli o nim wiesz, to on ci tak naprawdę nic nie daje, no bo na tą pięćdziesiątą pozycję i tak ich nie dociera. Kto dojdzie e... na tę pozycję w Google? Nie? Dokładnie, dokładnie, na piątą stronę, tak? Kto, kto tam, kto tak, tam tak, zajdzie? No, liczy, się, liczy się liczy się, tylko i wyłącznie tak naprawdę pierwsza dziesiątka, to czasem tam jacyś desperaci na, na tą drugą stronę docierają. Z jeżeli... <laughs> <laughs> tak, jeżeli szukają bardzo dokładnych informacji, nie znaleźli <laughs> na pierwszej. Więc no, pamiętajmy też o tym. Znowu, jeżeli chcemy monitorować sobie pozycję, są do tego odpowiednie narzędzia. Jeżeli korzystasz z firmy pozycjonującej, ona raczej jakby w każdym z pakietów, każda firma daje jakby. Monitoring, tak, czyli raportuje te, te pozycje, no to nie musisz się o to martwić. Natomiast jeżeli robisz to samodzielnie, no to musisz sobie znaleźć jakieś narzędzie. One raczej są tanie, to nie są jakieś duże koszty. Powiedzmy, że takie narzędzie podstawowe będzie kosztowało około 100 zł miesięcznie. Nawet może znajdziesz coś tańszego i tam, powiedzmy, nie wiem, do 20, 30, może 50 fraz uh -huh. będziesz sobie mógł monitorować. To jest ważne też dla naszej psychiki, no bo jeżeli robimy coś i widzimy, że tam się te statystyki trochę polepszają, ok, ja jeszcze nie mam zamówień, ale widzę, że mi to rośnie, no to tylko kwestią czasu jest, jak tam się dobije, nie? więc masz też taką chęć i psychicznie ci się po prostu lepiej, lepiej, lepiej pracuje, a ja widzę po, po osobach właśnie, które działają samodzielnie, że one często o tym zapominają i czasem nawet nie wiedzą, że ta ich praca przynosi jakieś tam efekty. Niestety nie ma jeszcze zamówień, więc mm -hmm. no stwierdzam, tak. ok, to, to, to nie działa, nie? Więc, więc na pewno, na pewno bym, bym tutaj nie pożałował tych kilkudziesięciu złotych na, na takie narzędzie. I jeżeli chodzi jeszcze o jedna, jedna kwestia, która pada zawsze, absolutnie zawsze, czy to robisz to samodzielnie, czy to zlecasz agencji SEO, jaką ja mam gwarancję, że to przyniesie efekty? No, właśnie, gwarancji nie masz żadnej, niestety, czy to robisz samodzielnie, czy, czy zlecasz to, to agencji. Nie masz gwarancji. Pozycjonowanie jest po prostu inwestycją, jak każda inna wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. No i trzeba być tego świadomym. Nawet Google na ten temat się, Wypowiedziało swojego czasu i, i nawet do dzisiaj możemy sobie znaleźć a, taką informację na, na, na takim blogu Google, gdzie, gdzie piszą, że trzeba uważać na agencje SEO, które cokolwiek gwarantują, nie ma możliwości zagwarantowania a, konkretnej pozycji, jakichś wyników. Po prostu nawet pracownicy Google, taka taka ciekawostka, nie wiedzą, nie znają, jak dokładnie wygląda algorytm. No to co dopiero firma pozycjonująca, która jest firmą zewnętrzną, tak, też, też nie, wie, nie wie, jak dokładnie ten algorytm jest zbudowany. Oczywiście są czynniki, gdzie mamy pewność, że one, że one mają pozytywny wpływ, jak choćby właśnie ta wspomniana treść, tak? Jeżeli będziemy tworzyć unikalną treść, wartościową, to na pewno zadziała to pozytywnie, ale są też czynniki, o których, o których nie mówi się głośno, a firmy SEO na przykład, żeby je, że tak powiem, wyczaić, to muszą sobie po prostu testować to gdzieś tam na, na własnych serwisach. Tak, właśnie wspomniałem, że tak naprawdę algorytmu Google, nie znają nawet pracownicy Google, ale bez wątpienia od zawsze, czy, czy z każdą zmianą algorytmu Treść zawsze była, jest i, i będzie najważniejsza, tak? Bo jest to, tak jak wspomniałeś, jasny przekaz dla Google'a, że dany sklep, dana strona żyje, tak? Jeśli Dokładnie. Google widzi, że, te, że na tym blogu pojawiają się nowe pisy, nawet ten jeden tygodniowo to jest taki, powiedzmy, minimum, to Google widzi, że wiążemy z tym, z tym, z tym sklepem, z tym blogiem jakąś tam przyszłość, dbamy o niego i to jest jasny sygnał, aby rankować w górę, tak? Tutaj taki, taki tip jeszcze, sklep. przepraszam, Jasne, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale taki tip. Pamiętajmy o tym, żeby blog był w domenie sklepu albo strony. Nie tworzymy bloga na zewnątrz, Jasne. bo on będzie wtedy nie będzie jakby działał, nie będzie, nie będzie jakby, nie będzie synergii między nimi, tak? Czyli Jasne. jeżeli mamy sobie stronę mójsklep.pl, znaczy jeżeli mamy domenę, na przykład mój no to bloga powinniśmy stworzyć mój sklep.pl ukośnik blog i po ukośniku dopiero lecą artykuły. tak? Nie robimy tego na jakimś zewnętrznym serwisie, bo to wtedy dla Google będzie zupełnie osobna strona i to nie będzie jakby wpływało na to, co tworzymy na blogu, wtedy nie będzie wpływało w ogóle na, na nasz sklep. Także pamiętajmy o tym, to jest taka drobnostka, ale też często, często spotykana. Robimy zawsze w domenie tej głównej. Tak, no i wiesz, oprócz tego, że ten blog możemy w, w tych artykułach zamieszczać te frazy kluczowe, możemy robić te linkowanie wewnętrzne do naszych produktów, kategorii, to także wpisami budujemy społeczność, tak? Zaangażowaną w, wokół naszego produktu, tak? Dajemy, dajemy wartość, pokazujemy, opisujemy, nie wiem, no powiedzmy, jakie buty wybrać do biegania, tak? Nie, nie dajemy kontentów we wpisie konkretnie reklamowego naszych butów, tylko na co zwrócić uwagę, tak? Jeśli taki klient dostanie właśnie taką, taką wartość, edukację, tudzież rozrywkę, no to my będziemy tym jego pierwszym wyborem, na jaki zwróci uwagę, chcąc już, chcąc już kupić dany, dany produkt. Tak jak powiedziałeś, nie ma żadnych gwarancji, tak? tylko że widzisz, dużo osób boi się wiązać z agencjami długoterminową umowę, bo nie wiem jak u Was jest, no, ale przeważnie to jest powiedzmy dwa lata tak? i powiedz, czy efekty pozycjonowania są trwałe, czy, powiedzmy, skończy się ta umowa, rok, dwa, nie wiem, pięć, w zależności, czy, czy te efekty będą? Bo jak mamy reklamę, gdzie, gdzie się rozliczamy za per pay click, tak, za kliknięcie, czy to na Facebooku, czy w Google Ads, no to wiadomo, no, odcinamy budżet, nie ma ruchu, tak, natomiast jak to jest, powiedz, SEO? Czy, czy te efekty zostają, czy, czy nie, czy dalej jedziemy, jedziemy w dół, w dół później? I już tłumaczę taki na pierwszą część pytania, czyli u nas wszystkie umowy są na czas nieokreślony. W związku z czym klient nie jest związany umową na jakiś określony termin. To wynika no to z znaczy, plus. U nas było zawsze, u nas tak było zawsze, nie wiem dlaczego w sumie, ale tak po prostu przyjęliśmy. Nigdy nie mieliśmy umów terminowych. Powiem Ci, że w sumie chyba agencje odchodzą od tych umów terminowych, dlatego że po prostu rynek to wymusza. Dzisiaj są tak dynamiczne czasy, że to lockdown pokazał, prawda? Pierwszy szok totalny na rynku, a tutaj wyobraź sobie, że budzisz się z umową na 12 miesięcy. Ty nie wiesz, czy za 3 miesiące będziesz istniała a masz umowę na pozycjonowanie na mhm. rok, dwa czy trzy lata, nie? Więc y, y, faktycznie, gdybym szukał firm pozycjonujących, to, to był jeden z najważniejszych czynników, na które zwróciłbym y, uwagę. Mhm. Y, ale y, wracając do tej drugiej części pytania, no właśnie, metal zawsze ma dwie strony, nie? I, i są różne y, metody. Pozyskiwania zamówień. Wspomniałeś o metodach typu Google Ads czy Facebook Ads, czyli płatne pay per click najczęściej. I ich główną zaletą jest to, że w dość krótkim czasie możesz sobie taką kampanię odpalić. I pozyskać jakiś ruch. Niekoniecznie zamówienia, bo to zależy od, od wielu czynników, ale dość szybko jesteś w stanie się w top, w tam w topie gdzieś, gdzieś wyświetlać. Minus jest taki, że najczęściej są to dość kosztowne kampanie. No i nie są długofalowe, czyli jeżeli twój budżet się skończy, zostanie wyklikany, no to ślad po tobie tak naprawdę ginie. czyli nie budujesz tej takiej długiej wartości, długotrwałej wartości swojego, swojej strony czy swojego sklepu internetowego. Spozycjonowanie jest na odwrót, czyli Minusem jest to, że czekamy na efekty. Jest to dość długi, żmudny, nudny, powtarzalny proces. Natomiast, jeżeli już, że tak powiem, zapłacimy to frycowe, czyli dobijemy się do tego topu, no to rzeczywiście mamy bardzo, bardzo duże szanse, że będziemy się tam bardzo długo utrzymywać. No bo my automatycznie jesteśmy przed tymi wszystkimi, którzy dopiero będą ten proces zaczynać. I czysto teoretycznie, jeżeli Wypozycjonowałbyś swój sklep internetowy i zostawił go samemu sobie na tych wysokich pozycjach, i twoja konkurencja nic by nie robiła, to te wyniki powinny być stałe. Natomiast niestety tak nie jest, no bo jeżeli ty przestaniesz pozycjonować się, oczywiście te efekty się będą utrzymywać jeszcze przez długi czas. Tutaj ciężko powiedzieć, czy to będzie pięć miesięcy czy sześć miesięcy, bo to też zależy od branży, w której działasz, one się będą utrzymywać przez jakiś czas, nie znikną jak w przypadku pay -per click Natomiast no, musimy mieć z tyłu głowy tą świadomość, że nasza konkurencja nie przestanie działać i oni będą nas podgryzać, tak? czyli będą coraz bliżej nas i pewnie po kolei, fraza po frazie zaczną nas zbijać na dalsze pozycje. Natomiast mm -hmm. tutaj jeżeli... Mm, Ktoś już jest wysoko, to raczej nie myśli o tym, żeby zrezygnować, bo widzi po prostu w Anality, jak dużo ruchu mu idzie z, z organika, tak jak SEO bardzo mocno napędza mu ruch na sklepie i raczej zastanawia się wtedy, jak zwiększyć ten ruch, tak? czyli jak właśnie poszukać tych dodatkowych fraz, gdzie mnie jeszcze nie ma, gdzie mogę się pokazać, żeby ten ruch organiczny pozyskać. Z moich doświadczeń wynika, nie zawsze tak jest, także to nie można tego brać jako taki pewnik, ale w zdecydowanej większości wypadków naszych klientów organik jest w dłuższej perspektywie on jest najtańszym źródłem ruchu, na, na, najbardziej efektywnym. Natomiast właśnie w długiej perspektywie, tak, czyli nie w krótkiej. W krótkiej perspektywie może się okazać, że efektywniej będzie wyrzucić kilka, kilkanaście tysięcy na na Google Ads i pozyskać z marszu ten ruch. No Tylko pytanie, kto sobie może na to pozwolić. tak? Czy, czy stać się w dniu otwarcia sklepu na to, żeby, żeby wyrzucić na przykład pięć koła miesięcznie na, na Adsy. Jeżeli cię stać, pewnie warto to robić. Jeżeli nie, no to nie masz wyjścia i, i musisz działać samodzielnie. Jasne, Dawid. Ja jeszcze tylko wrócę tam do tych narzędzi, bo wy jako firma pozycjonerska, wiadomo, korzystacie z płatnych narzędzi, natomiast ja tutaj podlinkuję w opisie tego filmu darmowe narzędzia, którymi możecie sobie takie frazy niszowe, o których Dawid wspomniał z drugiego Gona wyszukiwać. Przede wszystkim właśnie taka jest, ojejku, rozszerzenie IberSuggest. Ibersuggest, e, tak, rozszerzenie do przeglądarki Chrome Keyword Surfer. I tutaj też tak. właśnie da, dam takiego screena. Jest, fajne jest rozszerzenie z tego względu, że jeśli wbijacie jakąś frazę w Google, to obok będziecie też mieli Taką to o czym wspominałeś, miesięczną liczbę wyszukiwań, więc widzimy, więc widzimy właśnie, jak ta fraza jest, że tak powiem, mocno wyszukiwana. Ale też samo Google podpowiada nam te frazy z drugiego Gona, bo gdy wpiszemy sobie na przykład, tak. nie wiem, telefon, smartfon, tak? To skrolując na sam dół, mamy zawsze osiem fraz na dole, tak? I tam właśnie wyskoczą te frazy bardziej niszowe, na przykład nie wiem, smartfon do 1000 zł. Jak piszemy na przykład torba na laptopa, to nam wyskoczy torba na laptopa 15 cali, męska, damska czy tam z nazwą producenta. tak? Więc Dokładnie. jest masa fajnych rzeczy i to są też fajne właśnie podpowiedzi też na, na artykuły na bloga. Bo jeśli właśnie mamy, mamy te, te, te smartfony, no to ciężko nam będzie z MediaMartem czy innym Euro AGD konkurować, no więc możemy napisać taki długi merytoryczny na przykład wpis, tak? Smartfony do 1000 zł 2022. Mamy fajny no tutaj... to, y, artykuł, który możemy co roku tak naprawdę odświeżać, tak? bo no, nowe modele wchodzą, a dużo osób też właśnie klika, widząc w wynikach wyszukiwania daty, widzą, że, że dany wpis jest świeży, więc też jest taki znak i dla Google, i też dla odbiorcy, że, że tutaj jest ta higiena tak, ty, tego bloga, tych wpisów. E, chciałbym Cię jeszcze zapytać o grafiki, bo wspomniałeś właśnie, aby pisząc, czy to opisy, czy to blogi, czy artykuły na blogu, żeby to nie była ta ściana tekstu, tylko żeby właśnie zamieszczać y, różne grafiki, nie wiem, filmy, jakieś tam checklisty, y, balety, tak? Powiedz, Jaki wpływ mają właśnie zdjęcia grafiki w sklepie, czy to we wpisach, czy, czy w opisach produktów na, na pozycjonowanie takiego sklepu? Znaczy, no, wart, ważne, żeby ich po prostu nie kopiować znowu, tak? Hmm. Bardzo mało. No chyba naj, naj, najbardziej pomijanym elementem, tak mi się wydaje, to właśnie jest optymalizacja grafiki, bo czasem jak zgłaszają się do nas klienci, to nawet są w stanie zadbać o jakiś tam content, ale jak już sprawdzisz sobie właśnie zdjęcia, to najczęściej one, one nie są zoptymalizowane. Okay. Ciężko mi jest powiedzieć jednoznacznie, jak wielka to jest waga w skali, nie wiem, od 1 do 10. Nie jestem w stanie tego, tego ocenić. Na pewno duży wpływ ma na odbiór twojej, tej treści, jakby przez użytkownika. Po prostu łatwiej nam będzie zatrzymać tego użytkownika na, na twojej stronie, jeżeli masz treść w postaci. Takiej, że jest ona urozmaicona obrazki. Mhm. A jeżeli ci klienci tam będą dłużej, no to też Google widzi, że oni tam spędzają czas, więc automatycznie Google, robot Google sobie myśli: ok, skoro ten klient tam dłużej siedzi, to znaczy, że on to czyta, bo to jest wartościowe, tak? Więc ja pokażę to wyżej. Takie drobności mają, mają znaczenie. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, bardzo trudno jest tak dokładnie jednoznacznie ocenić, jak wielka jest waga danego elementu. W sensie takim, w tej w całej układance tych, tych wszystkich czynników SEO, y, czy, czy to jest mega istotne, czy to jest bardzo istotne, czy, czy może gdzieś pośrodku, y, zadbałbym o to, bo to jest element też, który pamiętajmy, że dużo ludzi szuka, y, jakby wpisuje jako świadek i szuka po grafice. Szczególnie na przykład, jeżeli Dokładnie. to są produkty modowe, nie? Y, czyli na przykład jakaś kobieta sobie szuka y, czerwona sukienka na poprawiny. Tak, I, i, i wtedy często te, 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 te klientki panie sobie szukają po prostu po grafice, mając napisany artykuł na taką frazę, zoptymalizowane obrazki pod taką frazę, jest duża szansa, że w grafikach Google się pojawimy. Czyli sprowadzimy sobie po prostu znowu bardzo fajny ruch wartościowy z wyszukiwarki, warki. Tak, po obrazku, dokładnie. Więc więc na pewno na pewno bym bym o to starał się dbać, tym bardziej, że mówię, to jest. Bardzo często pomijany element. Dobrze, Dawid. Dla tych, którzy chcą więcej wiedzy, to tak jak tutaj Dawid wspomniał, zostawimy linki do, do grup na Facebooku, gdzie tutaj właśnie koledzy z Top Online chętnie, chętnie pomagają. Tak samo i gdybyście chcieli zacząć współpracę z Dawidem i jego firmą Top Online, to również link do, do firmy Dawida w opisie tego filmu. Także Dawid, ja tak, Ci bardzo do... dziękuję serdecznie, że byłeś gościem. Dużo, dużo mięsa wartościowej treści. Mam nadzieję. Nasi widzowie wyniosą i co? Tylko, tylko wdrażać. Bo to jest tak, tak jak um... właśnie wspomnieliśmy, najważniejsze. Po prostu krok po kroczku, wpis po jak wpisie. W, w każdym innym aspekcie życia a, wszystko, co wartościowe, wymaga pracy, czasu. Dlatego nie poddawajmy się, nie dajmy sobie też mówić, że tego się nie da zrobić. Da się zrobić, uporządkujmy swoją wiedzę, najpierw ją oczywiście zdom domęćmy I, i działajmy. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to ja zapraszam, nas, zapraszam na właśnie na grupę nastawców samodzielnych. Jeżeli ktoś z Was jest na jakimś wyższym levelu, że tak powiem, i, i chciałby gdzieś tam skorzystać z oferty, to możesz do nas odezwać, wtedy możemy Ci tam zaproponować jakieś konkretne rozwiązania. Ale Ogólnie y, myślę, że samodzielnie też dacie radę, więc, więc zachęcam. E, u, u Darka na, 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 na stronce też jest kurs, więc może dla wielu, wielu osób ten kurs będzie e, takim, e, d, takim drogowskazem, który właśnie ułoży tą, 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 tą drogę, a później już pójdzie z górki. Nie? Jak, już, jak, już te, jak już ruszymy, to, to, to później już powinno pójść, pójść z górki. Amen. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie Dzięki się. Bardzo. Cześć.